Siema wszystkim, ja jestem Soul, to są rośliny versus zombiaki, a ja kontynuuję dzisiejsze nagrania. Oczywiście dla was to jest pierwszy odcinek, ale ja już dzisiaj nagrywam trzeci, z czego pierwszy mi się nie nagrał. Zresztą w poprzednim odcinku dla was tutaj na YouTubie o tym wspominałem. Przypominam wszystkim, jeśli ten odcinek wam się spodoba, jeśli miło spędzicie czas, zostawcie łapkę w górę. Co to jest? Aha, a kręgle, będziemy grali w kręgle. O, to fajnie. No i co? Dobra, nawet nieźle poszło tamtego, żeśmy rozwalili od razu z całą resztą. No i co teraz? Co ja mam teraz robić? Dobra. Okej. No powiem wam, te kręgle są niezłe. Czy tu idzie duży koleś? Go słyszę, ale nie widzę go. A idzie. Nie trafiłem. Jak mogę nie trafić zwykłego typa? Dobra. No to już w sumie nie ma znaczenia, bo oni tak... No właśnie. No i tutaj. On i tak zostanie skoszony przez... Właściwie to jest silnik, to nie jest kosiarka, to jest silnik. Ja na to mówię kosiarki, bo wiecie, zawsze były kosiarki, bo broniliśmy się przy domu Dave'a, a nie w innym wymiarze. No ale w tym wymiarze to są... to są silniki do motorówek. Pierwsza plansza za nami. W tym nagraniu oczywiście, bo w innych odcinkach Plants vs. Zombie, które wam polecam, przeszliśmy już setki plansz. A no może dziesiątki. Nie no, jak to już jest któryś dziesiąty odcinek, nie wiem który, 76, 8, 7, to już musieliśmy dużo przejść. Co tam było, że mamy mieć nie więcej niż ileś tych roślin? Tak tam było? Dobra, weźmy standardowo na razie. Nie wiem, co tam było napisane, wiecie, za bardzo. Co było napisane? Zarób 3000 i... A, iluś mam zabić naraz. Okej, dobra, czaję, o co chodzi. Nie wiem, czy ci z wędkami będą. Też tak spojrzałem, nie przeczytałem, wszystko tak szybko kliknąłem, że już teraz w ogóle nie wiem, co się dzieje w tej grze. No jasne, że jest. Dobra, okej. Okay.
Okej. Właściwie to tak możemy to zrobić. Mamy te kręgielki. I nie zawahamy się ich użyć, moi drodzy. A, wydaj nie więcej niż 3000. O ja. A ja myślałem, że ja mam zarobić 3000. To będzie trudne. To jak ja mam to zrobić? To jak ja mam to zrobić? Mogę to dać na boosta. Mogę... No ale tym nie dam, bo on będzie pod wodą płynął. No dobra, wróć. Zaoszczędzimy trochę na tych kwiatkach, nie? No dobra, no to w takim razie będziemy musieli oszczędzać. Same darmowe rośliny prawie i ten, i... Nie wiem co. Dobra, jeszcze raz. Level 25. No to ten to... To mnie zaskoczyli. Teraz doczytam dokładnie, co tu trzeba zrobić. 10 zombie pokonać w 5 sekund i zwydać nie więcej niż ten. No dobra, to możemy kupić, mam nadzieję. No tego moglibyśmy kupić, bo on jest za darmo i tego... Co i tego? Nie będzie gdzie tego stawiać, bo nie będzie roślin na wodzie. I co tych? Może... Zobaczymy. O nie, tego miałem już nie stawiać, dobra. Ten w ogóle skąd się wziął? Go nie było wcześniej, nie? Jak żeśmy pierwszy raz grali. Dzięki, są spoko. Nie chcę tego grzybka tam przyciąga, nie? No i co teraz? Nie wiem, jak ja mam to zrobić niby.
Ale tych, co zabije kosiarką. Miałem 5 zabić w ileś sekund i co, nie zabiłem? Oj. No i co teraz? Jak ja mam to zrobić? To jest trudne teraz, no nie mam pojęcia jak to. A już wydałem i tak pieniądze, wydałem już tego power upa, nie? Nie mam zielonego pojęcia, tak naprawdę. Może słabo zrobiłem, że ten. Że. Tylko te takie strzelające robiłem. A to 10 zombie mam zabić w 5 sekund, to będzie ciężko. No nie no, tak standardowo to chyba tego nie zrobię. Postawił, ale to też jest drogie. Widzicie, one są straszne. A, te grzyby trzeba było brać, nie? To w ogóle jest ten. To w ogóle jest bez sensu, bo jak ja grzyby wezmę, to będę najlepiej z kasą stał, nie? Bo one tylko 25 kosztują. Jeśli chodzi o wydaną kasę. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Dobra. Nie wiem, no może te lilie jednak też by się przydały. Albo nie. Mamy 3 linie, damy radę sobie. Żeby mają to do siebie, że powoli rosną, nie? Jest już duży grzyb. Co on ma w ogóle na twarzy? No i mi utopił, co? Dobra.
wydałem. Znaczy, po co ja to tutaj położyłem? Dobra. Okej. Nie wyobrażam sobie, że ja to kończę. No nie. To jest dopiero trudna plansza. Nawet nie będę w stanie dotrwać, wiecie, do tego. Do końcówki. No dobra, niech mnie zjedzą. Dobra, koniec. Moi drodzy. Ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Jeśli wy wiecie... Oczywiście można użyć power-upów, można użyć różnych rzeczy, nie? Ale na czysto, bez niczego, może jakiś dobór roślin lepszy. Może jakiś dobór roślin lepszy. To zagrajmy w Yeti, zdobądźmy, zabijmy. Gdzie on będzie? O nie, w Teksasie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy nam się Yeti uda zabić. Przynajmniej w Teksasie nam nikt roślin nie ukradnie na wędkę. Co? Aha, po co ja to tam stawiam, jak tutaj tak to bym postawił lepiej. Dobra. No to dajemy. O nie, nie to chciałem zrobić. Ja. Ale jestem dobry koleś. Dobra. No, trochę wolno te kule lecą. Te kule kręglowe, te jagódki nasze.
Ale zebraliśmy paczkę i zdobyliśmy pieniądze chyba najprawdopodobniej, tak? Za Yeti jest 1000. I w tym momencie będziemy kończyć ten odcinek. Po raz kolejny wam dziękuję za obejrzenie go do końca. Jeśli wam się tak podobał, żeście go obejrzeli, no to może zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś komentarz. Szczególnie jeśli chodzi o tą poprzednią planszę. Jak ktoś wie, jak ją przejść, to ja czekam. O, świnka Peppa nam się tutaj wyświetliła. Tymczasem trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia. Cześć, pa, pa.